Jak zmienić pieluchomajtki osobie chorej leżącej? Przygotowanie. Przed rozpoczęciem czynności zapoznaj się z dokumentacją chorego. Poinformuj chorego, co zamierzasz robić, zapytaj o jego zgodę. Przygotuj salę, w której będzie wykonywana czynność. Zasłoń parawan, zamknij okno i drzwi. Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu jest optymalna, w granicach od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wyproś osoby trzecie. Pamiętaj o umyciu i zdezynfekowaniu rąk przed rozpoczęciem czynności. Przygotuj potrzebne materiały i środki oraz przybory i sprzęt. Rozmieść je na sali chorego. Czynność właściwa. Sprawdź przygotowane materiały i przybory potrzebne do zmiany pieluchomajtek. Załóż fartuch ochronny i rękawiczki. Odstaw krzesło, odstaw szafkę. Obluźnij koc na łóżku chorego i powieś na krześle. Jeśli chory nie leży na podkładzie, podłóż podkład zabezpieczający pod pośladki chorego. Zegnij nogi w kolanach chorego i zrób tak zwaną budkę. Odepnij i obluźnij pieluchomajtki, to znaczy zegnij skrzydło pieluchomajtek od strony dalszej od chorego. Potem bliższej. Odsłoń krocze i skontroluj wydaliny pod kątem ilości i barwy. Na przykład jeśli kał jest smolisty, świadczy o obecności krwi w stolcu, wodnisty o biegunce. Wytrzyj chusteczkami nawilżanymi krocze w kierunku do odbytu. Wykorzystaj ten moment do oceny kondycji skóry. Ułóż chorego na lewym boku. Wytrzyj szparę pośladkową chusteczką pielęgnacyjną. Zdejmij pieluchomajtki, zawijając je do środka. Zabezpiecz przylepcami. Wyrzuć brudne pieluchomajtki i podkład do pojemnika na odpady skażone. Zmień rękawiczki na czyste. Uwaga! Pieluchomajtki zmienia się zawsze po podmyciu lub umyciu pośladków chorego. Sposób realizacji tych czynności pokazujemy w filmie dotyczącym toalety całego ciała. W celu zabezpieczenia skóry przed odparzeniami i odleżynami należy każdorazowo zastosować odpowiedni krem ochronny. W codziennej pielęgnacji użyj kremu ochronnego z argininą, a jeśli skóra jest zaczerwieniona, użyj kremu z tlenkiem cynku Seni Care. Wsuń skrzydło pieluchomajtek głęboko pod bok chorego. Zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. Połóż chorego na plecach. Wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek. Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj je do krocza. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepców, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć umocuj górne przylepco rzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zawinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało. Zaściel łóżko. Ułóż chorego w wygodnej pozycji. Zakończenie procedury. Po zakończeniu czynności pamiętaj o pozostawieniu uporządkowanego otoczenia i wyrzuceniu zużytych materiałów.
Przygotuj przybory i sprzęt do dezynfekcji. Zdejmij i wyrzuć fartuch i rękawiczki. Załóż jedną rękawiczkę i zanieś rzeczy do brudownika. Po powrocie uporządkuj pozostałe przybory i sprzęt. Zapytaj chorego, czy jest mu wygodnie i czy wszystko w porządku. Zdezynfekuj ręce, a następnie stolik przyłóżkowy. Po powrocie wywieź wózek na brudną bieliznę, parawan, kosz na odpady skażone. W gabinecie zabiegowym uporządkuj tace. Udokumentuj wykonaną czynność w indywidualnej karcie pielęgnacji chorego.